Czy to może być przełom? Czy to może być jakaś szansa na rozejr? Niektórzy mówili, na to czekamy, na jakiś sygnał i ruch ze strony Chin, które mogą zdecydować no, takie słyszałem diagnozy o zakończeniu tej wojny. Nie Moskwa, nie Kijów, tylko właśnie Pekin. Czy tak będzie w istocie? Tym razem o tym pomówimy teraz. Profesor Wodzimierz Marciniak, z nami sowietolog, był ambasador polski w Moskwie. Dzień dobry, panie profesorze. Witam, uszanowanie. Dzień dobry, kłaniam się. Panie profesorze, czytam, że oto Chiny zapowiedziały, że wyślą do Kijowa specjalnego przedstawiciela w celu rozwiązania kryzysu w Ukrainie. Tak napisano, tak powiedziano, jak przekazała chińska dyplomacja na cele delegacji ma stanąć były ambasador Chin w Rosji, Li Huej. Podobno pan zna tego człowieka, tak? No, że spotykałem się w czasie pełnienia mojej misji ambasadorskiej z panem Li Huej. To jest doświadczony dyplomata, ambasadorem w Moskwie był chyba, jeśli się nie mylę około 10 lat, ale wcześniej wcześniej na przełomie lat 80. -tych, 90. -tych też pracował w ambasadzie chińskiej w Moskwie, jako pierwszy drugi sekretarz chyba. Przed, przed objęciem stanowiska, swojej, swojego stanowiska w Moskwie był przez kilka lat wiceministrem spraw zagranicznych, a w tej chwili jest, jeśli się nie mylę, wysokim przedstawicielem rządu Chińskiej Republiki Ludowej do spraw kontaktu z państwami europejskimi. No a niedawno została mu powierzona misja, misja prowadzenia rozmów na temat zawarcia nowego porozumienia pokojowego. Które zostały awizowane no, w, przez Chiny już, już wcześniej. Wstępnie on został przedstawiony w czasie konferencji, monachińskiej konferencji bezpieczeństwa, a potem w kontaktach dyplomacji chińskiej z wieloma stolicami on był omawiany. Przewodniczący Xi w Moskwie go prezentował w, w rozmowach z, z prezydentem Putinem a Ostatnio rozmawiał z prezydentem Zełejskim, ale telefonicznie do Kijowa nie pojechał. No właśnie, no właśnie jak czytać te wszystkie znaki, te, te wszystkie sygnały, bo tak, był, e, witany z honorami, no ale przybył. I to krótko po tym, jak Władimir Putin został okrzyknięty tym, który jest wciągnięty na listę ściganych przez Trybunał w Hadze, prawda? Zaraz potem Xi Jinping pojawił się w Moskwie, witany z honorami, wizyta przyjaciół, no widać było przynajmniej w gestach, uśmiechach, w tych symbolach bliską współpracę tych dwóch krajów. To był wyraźny sygnał dla świata. Nas mocno zaniepokoił. Oto, ten, o, oto ta wielka, potężna panda trzyma yy, się z tym wielkim, groźnym niedźwiedzie, niedźwiedziem, staje po złej stronie historii, po złej stronie tego konfliktu. No ale ja słyszałem zaraz potem, okej, okay, no to były rozmowy, potem Putin zdecydował się, co się Chińczykom nie podobało od razu, natychmiast były sygnały, przenieść taktyczną broń jądrową do Mińska, czy przepraszam, do, na, na terytorium Białorusi Chińczycy zaprotestowali, krótko po tej wizycie, to też było niespotykane. I teraz zastanawialiśmy się, czy będzie jakiś gest strony Kijowa, Chińczyków, gest w stronę Kijowa. No i oto ten dżentelmen do Kijowa ma się udać. Jak pan, jako wytrawny dyplomata, czyta tę tęgresy. Czy, czy no, naiwne pytanie byłoby takie, czy, czy jest szansa, że, że Chińczycy staną dzięki temu po dobrej stronie historii, dobrej i jasnej stronie mocy? Chiny stoją po stronie Chin. I z chińskiego punktu widzenia, jasną stroną mocy są Chiny i interesy państwa czy Imperium Środka, a nie żadne inne. I Chiny mają raczej, no powiedzmy, przedmiotowy stosunek do tego konfliktu, nie opowiadają się po stronach, tylko się zastanawiają nad tym, jakie wyciągnąć z tego, z tego tytułu korzyści. I pewne osłabienie pozycji Rosji może być z chińskiego punktu widzenia korzystne. Pytanie jest, do jakiego stopnia? Chiny, Chiny są gotowe korzystać z rosyjskich porażek czy z rosyjskich trudności rosyjskich problemów. Wizyta, wizyta Ksi, przewodniczącego Ksi w Moskwie i jego rozmowy z prezydentem Pu były no, dosyć ona miała dziwny przebieg, bo na przykład zakończyła się dzień wcześniej. Ostatniego dnia Ksi miał zaplanowanych kilka spotkań, ich nie odbył i nagle wyleciał wcześniej rano z Moskwy z Moskwy do Pekinu. Nie, nie do końca wiemy, dlaczego tak się stało. Być może w ogóle, w ogóle Chińczycy chcieli być w Moskwie, żeby dokładnie się przyjrzeć, zorientować się, jaka jest sytuacja i jakie są możliwości Rosji w tej, w tej, w tej wojnie. Proszę zwrócić uwagę, że Chiny zaczynają się wypowiadać na temat wojny i pokoju w Europie. Chiny zgłosiły plan uregulowania konfliktu zbrojnego w Europie. Tego jeszcze nie było nigdy. Yy, I wydaje mi się, że to jest najważniejszy cel chińskiej akcji to znaczy zacząć uprawiać politykę globalną. Tak jak Stany Zjednoczone kiedyś. Tak dawna. jak Stany Zjednoczone. Mhm. Czyli obiektywnie rzecz biorąc, Chiny chcą zająć miejsce Rosji. Ale nie wchodząc z Rosją konflikt, tylko właśnie z Rosją kooperując i współpracując w sposób e, podporządkowany jej interesom. No to są takie powiedzmy przyjacielskie objęcia, które mają służyć temu, żeby zrzucić ze stołka tego, kogo się obejmuje. No więc to jest dosyć, e, dosyć e, złożona, e, złożona sytuacja i gra, i być może być może to wszystko jest e, głównym adresatem chińskiej akcji dyplomatycznej, jest Waszyngton, są Stany Zjednoczone, jest jakiś sygnał, rozmawiajcie z nami. Jasne. No, to, no dobrze, ale... Jak... My możemy coś zrobić. Ale co to dla nas oznacza, panie ambasadorze? Pan, czy pan osobiście, no właśnie z, jako wytrawny dyplomata, ze swoją intuicją, ale doświadczeniem i wiedzą, widzi w tym jakiś dobry sygnał dla nas? To znaczy, że się w Europie zakończy wojna? Czy to jest dobry czy zły sygnał, gdybyśmy już musieli to w takie kategorie wrzucić? No w ogóle podchodzenie do tej wojny w, ta, w takich w zupełnie zrozumiałych kategoriach, że wojna jest czymś złym i chodzi o to, żeby, żeby ona się nie zakończyła. Ale patrząc na to z innej perspektywy, no to proszę zwrócić uwagę, że konflikty zbrojne, a więc w ogólnym tego słowa znaczeniu wojna, towarzyszy Putinowi od początku. Władza Putina z wojny pochodzi, z wojny czeczeńskiej. I dzięki tej wojnie on został prezydentem. I ona się oczywiście, tak długo, jak Putin będzie rządził, a być może tak długo, jak będzie trwał system stworzony po, przez Putina, wojna będzie potrzebna im. W związku z tym trzeba przyjąć takie założenie, że wojna bądź zagrożenie wojenne jest czymś. Stałym, w jakiejś perspektywie, nie mówię, że zawsze, ale w najbliższej perspektywie. Myślenie w takich kategoriach, że trzeba jak najszybciej skończyć wojnę, to może prowadzić do tego typu postaw, jak na przykład były prezentowane w Niemczech w czasie wojny, w czasie tych manifestacji wielkanocnych, marszów wielkanocnych. Trzeba przestać dostarczać broń, ponieważ wojna się powinna jak najszybciej skończyć, tak? Czyli trzeba pomóc Rosji wygrać, bo ta postawa często może do takiej, do takiej praktyki politycznej prowadzić. W związku z tym postawa, którą przyjmuje Zachód, że trzeba tę wojnę prowadzić do zwycięskiego końca, wiedząc o tym, że trudno zdefiniować, co znacza zwycięstwo, jest chyba postawą bardziej, bardziej politycznie, politycznie rozsądniejszą, mi się wydaje. I teraz z tego punktu widzenia, by należało patrzeć na akcję chińską. No proszę zwrócić uwagę na to, że Chiny wyraźnie nie traktują obu stron tego konfliktu równoważnie. Y, przewodniczący Xi pojechał do Moskwy, ale do Kijowa nie pojechał. Rozmawiał telefonicznie z prezydentem Zelenskim, ale już po wizycie w Moskwie. Nie wiemy, co y, proponował y, y, Ukrainie. No wiadomo, że Ukraińcy przyjęli postawę: "Rozmawiamy z chińczykami i traktujemy ich inicjatywę poważnie." Yy, negocjujemy, rozmawiamy, zobaczymy, co z tego, no, yy, z tego wyjdzie. No, no właśnie, a, a propos rozmów, bo czytam, to są, to oświadczenie komunikat chińskiego MSZ-u, że ten dżentelmen Li Hui planuje odwiedzić nie tylko Ukrainę, Panie ambasadorze, ale także inne kraje, by przeprowadzić rozmowy ze wszystkimi stronami w sprawie politycznego rozwiąza rozwiązania konfliktu. Czyli to pewnie jeszcze wasz to bardzo ważny. No może, może Berlin, może Paryż, a może także Warszawa. Może on powinien do Warszawy przyjechać, i, I może tutaj się z nim, z nim powinniśmy spotkać. Chińczycy już od, od, tego, od tego momentu, gdy ich plan był awizowany na konferencji bezpieczeństwa, na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, od razu prezentowali plan w różnych, w różnych stolicach i oni mówili o jakichś szczegółach. Więc... Taką, taką akcję dyplomatyczną na pewno będą dalej prowadzić, zwłaszcza, że jeśli jest już powiem, stały, wyznaczony do tego dyplomata, który się tym będzie zajmował, a doświadczony i zajmujący wcześniej wysokie stanowiska w chińskiej dyplomacji. Ale to pokazuje, że Chinom właśnie. Od... O co chodzi w rozmowach, tak? W rozmowach chodzi o rozmowy. Hmm. <grafię> w jakimś sensie. Niekoniecznie o efekt końcowy. I, I to Chiny chcą osiągnąć. Znaczy chcą być negocjatorem i rozmawiać z wieloma stolicami no, no i, i ugruntować swoją pozycję mediatora. No i na koniec. Czy ten dżentelmen to jest dobry negocjator? Czy to jest właśnie taki, taki człowiek lichłej, który zresztą był, jak czytam, no właśnie pan powiedział, pan wymienił jego, jego doświadczenie. On nie tylko był wiceministrem... Spraw zagranicznych, ale on był odznaczony w ogóle przez Władimira Putina w 2019 orderem przyjaźni. Czy to jest człowiek, który gwarantuje taką sprawną dyplomację, czy jest dobrym negocjatorem i czy po prostu będzie rozmawiał z różnymi, z różnymi stolicami? Tak? Jak pan go zna i pamięta, i znając jego doświadczenie, to, to on się sprawdzi na tym stanowisku? Ambasador Chin w Moskwie po dziesięcioletnim urzędowaniu no musi dostać order przyjaźni. To wynika z charakteru stosunków rosyjsko-chińskich, ale to jest też częściowa odpowiedź na pana pytanie. No, pozycja, status Chin jest taki, że, że on będzie sprawnym negocjatorem, dlatego że ma w swoich rękach wiele, wiele narzędzi i wiele argumentów. Zwłaszcza w stolicach europejskich, no, biorąc pod uwagę ogromne uzależnienie Nie. gospodarcze Europy od Chin, które jest dużo. Większe niż uzależnienie gospodarki krajów europejskich od na przykład rosyjskich dostaw surowców. Można, można powiedzieć, panie ambasadorze, że Chińczycy przez dekady przygotowywali sobie taki w Europie grunt do, do takiej pozycji, jaką mają dzisiaj, prawda? No, ten grunt mniej więcej można opisać w ten sposób, że 70% używanych w Europie akumulatorów do samochodów pochodzi z Chin, a w 2035 mamy przejść na. A komu yy, samochody napędzane wyłącznie, yy, no przesiąść właśnie. się do samochodów no napędzanych elektrycznie, czyli napędzanych, upraszczam oczywiście, przez Chiny. No więc zależność jest po prostu... Pozazdrościć po tylko tego, tego długofalowego spojrzenia Chińczykom, prawda? No tak, to, to, to oczywiście i długofalowej spojrzenia. bezmyślności z kolei Zachodu. W naszej części świata. A czy na koniec, zamykając, jeśli się to da krótko ocenić i stwierdzić, to jest początek końca wojny w Ukrainie? No nie, nie, nie zaryzykuję takiego stwierdzenia. Z dzisiejszego punktu widzenia. Yy, zaczynamy mówić, że ta wojna trwa od 2014 roku, tylko miała swoje różne fazy. I być może w, taka intensywna faza tej wojny rzeczywiście się skończy w perspektywie bieżącego roku, ale to nie znaczy w najmniejszym stopniu, że skończy się konflikt. Z znaczy, po pierwsze, że skończy się konflikt ukraińsko-rosyjski, który jest na lata, jeśli na nie dziesięciolecia, a yy, i to nie oznacza, że skończy się konflikt zbrojny, on może po prostu przebiegać w innych, mniej intensywnych formach niż dzisiaj. Profesor Wodzimierz Marcinek, sowietolog, był ambasador Polski w Moskwie. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze. Dużo zdrowia, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję wzajemnie. Bardzo dziękujemy. I naszym widzom też życzę wszystkiego Zdrowia dobrego. i optymizmu. O, tego te, to się nam w tych trudnych czasach zdecydowanie przyda. Bardzo dziękuję. Patrysz, już wyżga, kłaniam się Państwu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.